Tajemniczy w masce, Zorro, po hiszpańsku, po łacinie Walpys Walpys, w języku polskim po prostu nazywany jest Lis Rudy lub Lis Pospolity. W zimowej scenerii pełnej białego puchu, lisy, które obecnie przechodzą przez okres rui, stają się bardziej widoczne na tle śniegu. Pomimo swojego naturalnego dostosowania do zimowych warunków, mróz i śnieg sprawiają im takie same niedogodności jak nam ludziom. Obserwując naszego bohatera, zamarznięte łapy i niesprzyjające warunki atmosferyczne wywołują dyskomfort, utrudniając polowanie oraz wygrzewanie się do słonecznych promieni. W tej chwili, kiedy natura wydaje się skryć pod białym kocem, lis musi radzić sobie z trudnościami związanymi z zimą. Mimo ich futrzastego futra i umiejętności przystosowania, mróz i śnieg są dla nich równie wymagające jak dla nas. W tej krainie zimowego krajobrazu nasz bohater może doświadczyć utrudnień w zdobywaniu pożywienia oraz w znalezieniu schronienia. Podobnie jak zamarznięty lód na opuszczonych ścieżkach, lis cierpi na skutek ekstremalnych warunków atmosferycznych. Jednak w odróżnieniu od nas, nie ma on luksusu wracania do ciepłego domu czy korzystania z ogrzewania. W zimie lis musi polegać na swoich naturalnych instynktach przetrwania, polując w trudnych warunkach, gdzie śnieg i mróz sprawiają, że każda zdobycz staje się cennym źródłem pożywienia. Ta zima to nie tylko czas skomplikowanych wyzwań dla lisa, ale także okazja do obserwacji jego niezwykłego dostosowania i zdolności przetrwania w surowych warunkach. W tym zimowym krajobrazie lis staje się bohaterem walki o przetrwanie, przypominając nam, że natura, choć piękna, potrafi być niełaskawa.